Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na drugim spotkaniu z serii Historia Polski kresami pisana. Nazywam się Mariusz Barszcz i mam zaszczyt poprowadzić dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które będzie się składało z dwóch części. Pierwsza część to oczywiście projekcja filmu pod tytułem Jeżeli zapomnimy o nich. A druga część, no to w dużej mierze będzie zależała od Państwa, ponieważ będzie to czas przeznaczony na dyskusję i na zadawanie pytań naszemu dzisiejszemu szanownemu gościowi. A jest nim, proszę Państwa, historyk, reżyser, pan Adam Cichorski. Proszę Państwa, na pewno znacie Państwo naszego gościa, choćby z programu bardzo popularnego, znakomitego historycznego z telewizji publicznej Było nie minęło, choć nie tylko, bo nasz gość to współautor i reżyser takiego cyklu z archiwum IPN, gdzie wspólnie z historykami z Lublina i z Białegostoku, z IPN-u odkrywał przed nami sylwetki dowódców z lat 1939-1945. Mi szczególnie zapadł w pamięci biogram podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego Łupaszki, znanego zagończyka i znakomitego dowódcy. Po nim pseudonim przeszedł na majora Zygmunta Szędzielarza, znanego tutaj na tych ziemiach choćby z dowodzenia 5. Wileńskiej Brygady AK. Nasz gość miał spotkań wiele, ale szczególnie cieszy to, że spotkania były z młodzieżą, tą młodszą, jak również tą starszą, licealną i ze studiów. Powitajmy jeszcze raz pan Adam Cichorski i wstęp do filmu reżysera. Witam Państwa, tytuł, ale się czuję się jak w domu, rozpoznaję na widowni i kłaniam się znajome twarze przyjaciół wielu wspaniałych wypraw i doświadczeń głównie historycznych, bo taka jest moja natura. A film, który chciałem Państwu dzisiaj zaproponować, narodził się, że tak powiem, w imieniu ogromnej rzeszy ludzi, którzy właściwie nie mieli dostępu ani do mediów, ani do wysokich trybun, ani nie mieli możliwości upomnieć się o może już nie swoją, tylko o swoich ojców i dziadków historyczną krzywdę. Otóż tam u nas, a dokładniej nad samym Bugiem w powiecie i potem w województwie chełmskim osiedlili się ludzie, którzy umknęli z Wołynia. To były takie dziwne wioski, które od razu akcentowały przy pierwszym kontakcie swoją odrębność. To byli ludzie wobec losu pokorni, życzliwi, uśmiechnięci, ale jednak ogromnie cierpiący. Otóż kiedy przychodziły zaduszki, stamtąd wyjeżdżały takie smutne autobusy, które przez całą drogę na Wołyń, na drugą stronę rzeki rozbrzmiewały pieśniami religijnymi, modłami, a potem ci ludzie w takim smutnym kondukcie szli szukając swoich ścieżek. A ścieżek nie było, nie było dróg, nie było mostów, przede wszystkim nie było chat, bo spłonęły w 1943 roku, a najboleśniejsze było to, że szukali cmentarzy. Cmentarzy swoich dziadków, swoich ojców. Dochodzili do takich gąszczy przerażających, do takich zielonych kęp i tam pośród akacji, pośród zdziczałych jakiś olch, szukali resztek już tylko, krzyżyków, śladów, zastanawiali się, gdzie mógł leżeć dziadek, gdzie mogła leżeć babcia. To było dla mnie doświadczenie szalenie bolesne. Tam właściwie przestawałem być reporterem, mimo że w taką funkcję los mnie ubrał. Nie jeździłem tam z przyczyn, że tak powiem, zawodowych, ale z przyczyn osobistych. I zawsze miałem świadomość, że ci ludzie, kiedy wracają tutaj, na drugą stronę, w obręb Rzeczypospolitej, właściwie nie znajdują rzeczników swojej sprawy. O tych umarłych i pogrzebanych tam, w liczbie ogromnej, niepogrzebanych, a zakopanych w dołach śmierci, 150 tysięcy, mówią jedni historycy, ci delikatniejsi spierają się, mówią 120, nieważne. Ci ludzie, którzy tam zostali zakopani na pastwiskach kołchozowych dzisiaj, w przydrożnych rowach, nie mają ani krzyża, ani swego metra kwadratowego ziemi. I to był ból tych, którzy umknęli z Wołynia i którzy tym bólem emanowali. Oni nie rozierali szat, oni nie pisali petycji, oni po prostu co roku wracali. Był natomiast wśród nich człowiek, który jest bohaterem mojego filmu. Leon Popek, historyk z lubelskiego IPN-u, mój przyjaciel, który zaczął walczyć o tą pamięć. Na początku delikatnie, dyplomatycznie, aby pozwolono wyciąć te zdziczałe drzewa tam na tym miejscu, gdzie był cmentarz. Potem, żeby pozwolono to ogrodzić od nowa. I tak krok po kroku w końcu Leon przebił się do etapu, który był pierwszą ekshumacją. To są dramatyczne doświadczenia, drodzy Państwo. Obejrzyjcie najpierw film, a potem spróbujemy porozmawiać szerzej o tym, czym jest to zjawisko zwane Wołyniem. Otóż nieszczęście polega na tym, że ci ludzie ciągle, ci martwi nie mają swoich rzeczników. Ciągle nie ma się kto tak naprawdę o nich upomnieć. Ale to
naturalne, nie są ani elektoratem, ani nie płacą podatków, są tylko po prostu martwi albo aż martwi. I dlatego też, jeżeli my zapomnimy o nich, że dokończę to zdanie, Ty, Panie Boże, zapomnij o nas, obejrzyjmy film. Ja chciałbym tylko tytułem postscriptu do tego filmu powiedzieć o pewnych rzeczach, które w filmie się nie zmieściły. Otóż to, co było tylko fragmentem, ten wielki pochód tej nowej UPA przez wały hetmańskie we Lwowie. Drodzy Państwo, to były tysiące ludzi. Dzieciaków, średnich, małych, młodzieży szkolnej, dorosłych. Wszyscy mają na pasach swastyki. Mają te wilcze kły, czyli znaki SS Galicjen. 14. Dywizja SS. To po prostu coś niesamowitego. Ten nacjonalizm nie jest tylko melodią przeszłości. To jest coś, co stanowi pewien wzorzec. Widzieliście Państwo tam na tych chodnikach stałe matki z dziećmi, uśmiechnięte, machające tym rekonstruktorom, ale to nie byli tylko rekonstruktorzy. A ta historia dzieje się dalej. Nie tak dawno Parlament Ukrainy okrzyknął Pawła Diaczenko, jednego z współrzeźników Wołynia, bohaterem narodowym. Chcą mu teraz poświęcić, nie wiem, czy rok, czy dzień, nieważne. Ten sam Paweł Diaczenko dokonywał rzezi powstańców warszawskich właśnie w czasie Powstania Warszawskiego. To jest taki moment, kiedy my musimy opowiadać pełnym głosem naszą własną historię. Pojawia się tam historyk oficjalny ukraiński, notabene do 90 roku archiwista USB, specjalnej tej służby bezpieczeństwa, który jest wytrenowany w ideologicznym interpretowaniu. Otóż była to druga wojna, nie była to zwykła rzecz, tylko była to wojna, czyli były dwie walczące strony, a w Ostrówkach nie było ani jednego karabinu, nie było jednego naboju. Nikt nie próbował nawet strzelać, tym bardziej się bronić. Świetny odpór tym ludziom, właśnie jak Wołodymyr Wiatrowicz, dają panowie Grzegorz Motyka, świetny historyk, którego książki rekomenduję. To jest taki autor książki od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła. Teraz wydał świetną książkę na białych Polaków Obława. Wspaniały historyk niezależny, który nie poddaje się tym wiatrom, które każą historykom raz opowiadać historię tak, raz opowiadać inaczej. W każdym razie ten nacjonalizm nie jest sprawą przeszłości. Ten nacjonalizm jest zjawiskiem, któremu dajemy ciągle zbyt słaby odpór. U nas nie ma wyraźnego, mocnego głosu państwa polskiego, które powiada tak. Dobrze, rozumiemy waszą sytuację skomplikowaną, rozumiemy wasze dramaty. Natomiast nie chcemy już sądów, nie chcemy trybunałów, nie chcemy wyroków. Chcemy tylko kawałka ziemi dla tych ludzi, prawda? Jak powiadam, w Ostrówkach się udało, być może po części się udało wydobyć 700 osób. Teraz, w czerwcu i lipcu jedziemy znowu, bo ciągle do bilansu brakuje nam 500. No ale to jest tylko mikroskala. Takich miejscowości, jak tu padało wielokrotnie, jest 2000. Tego nie zrobią ci, nie waham się powiedzieć, szaleńcy, entuzjaści, ci chłopcy, którzy tam smażą te grzyby, tą jajecznicę przy tym ognisku, którzy mieszkają pod namiotami, którzy nie bardzo mają się ani gdzie, ani jak umyć, którzy przyjeżdżają tam za własne pieniądze rok do roku po to, żeby szukać. Naprawdę wspaniali ludzie. To są tacy ludzie, dla których jest to po prostu święte powołanie. I w tym wszystkim, w tym komponencie brakuje, jak powiadam, dla mnie jasnej postawy państwa polskiego, uderzającego pięścią w mównicę parlamentu i mówiącego, my musimy dostać prawo do zbudowania prawdziwych cmentarzy, do szukania tych mogił, do zamknięcia ostatecznie tej historii, chociaż jej się tak naprawdę zamknąć nie da. Wiecie Państwo doskonale, że blizny historyczne dziedziczy się. Ja myślę, że tak jak ja noszę w sobie historię niedokończoną mojego ojca, tak mój syn będzie nosił historię moje, ponieważ taka jest polska natura. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę, służę i odpowiadam. Nie, tu jest dobrze. Dzień dobry panu, bardzo dziękuję za wspaniały film, który bardzo podkreśla walory polskości, bo muszę panu powiedzieć, że w tych czasach walorem polskości jest nicość. Niekiedy tak odczuwam. Rząd polski nie ma charakteru polskiego. Często są to, nie wiem, jak ich nazwać, obojętni ludzie. Ja obserwuję takie zjawisko. Jeżeli nawet w współczesnych czasach działają w Niemczech za zgodą naszych Polaków, którzy Judensamty powołane przez Geringa w 1935 roku jego dekretem, to pytam się, co robi nasz rząd w tych sprawach.
tymi wenzampy nie pozwalają mówić po polsku w domach polskich w Niemczech. Ja bym dużo mógł opowiadać, bo znam historię od insurekcji barskiej i co się działo po insurekcji barskiej. To jest cały ciąg opowiadań o działaniach tych obu narodów przeciwko Polsce. To nie jest sporadyczne. Ja obserwuję dzisiaj ten rozdział. I tu zadawałem na tej sali pytania też o podział na skutek kilkanaście lat temu pan Schröder dogadał się z Putinem. Rozdzielono Polskę na wschód od Wisły i na zachód od Wisły. I to się działo. Potem ten gazociąg północny, który po Bałtyku szedł. Muszę panu powiedzieć, że tylko z wielką atencją słucham prawie wszystkim, niekiedy nawet dwa razy w telewizji programy pana, bo to jest, ja uważam, konieczność, żeby pokazywane były właśnie na lekcjach historii. W polskich szkołach, właśnie w polskich szkołach, tam jeszcze jedno znam osobiście. Mój brat opowiada, jak państwo kanadyjskie szanuje Ukraińców. Zdumiewające. Tam oni osiągnęli taką pozycję poprzez skupianie się, że państwo kanadyjskie po prostu, zresztą to widać i w polityce ich, oni są bardzo ostro nastawieni teraz przeciw antyrosyjsko. Ja nie jestem ani antyrosyjski, ani antyukraiński, tylko mówię tak, dlaczego my czcimy bohaterów, to znaczy Żydów, zamordowani w każdym mieście w Polsce jest cmentarz żydowski. Mam pytanie, co nasi politycy, konsulowie i inni robią w tych miejscach tych dwóch państw, w Rosji, na Białorusi i Ukrainie? Nic nie robią. Grup Aleksandra Freda, naszego wielkiego pisarza, jest w stanie agonalnym. Rozwalony, zniszczony. Dużo bym mógł opowiadać, bo jak raz się tym... Ja jako inżynier lubię ten temat i znam ten temat. I nieraz zastanawiam się, dlaczego historycy nic nie piszą o tym. Nie piszą na przykład o tym, że za mężczyzny i z tych terenów właśnie wschodnich wywieziono do Niemiec i zgermanizowano około 350 tysięcy, proszę państwa, Polaków, dzieci. Chłopców, dziewczyny, tylko dlatego, że mieli wyraz twarzy bardzo niemiecki. Dziękuję uprzejmie. Chciałbym powiedzieć, że na szczęście obok tej polskiej władzy istnieje Polska Obywatelska. Ta Polska Obywatelska to Wojtuś Załęski, to Krzysio Łaziuk, którzy na co dzień wiedzą, co należy robić z tym polskim duchem. Należy go krzewić, oczywiście należy wciągać w swoją orbitę młodych ludzi. Należy szukać rozwiązań, że tak powiem, w poziomie elementarnym, w poziomie obywatelskim i nic innego nie wymyślamy. Omijamy te wszystkie meandry władzy, bo one są poddane własnym grom. One są nastawione na przetrwanie, na taktykę. Tak się nieraz zapamiętują w tej taktyce, że zapominają, co jest właściwym celem. A powiadam, w przypadku ostatecznych polskich rozrachunków z wojną zostają nam już tylko poświęcone miejsca, mogiły i krzyże. Już nie da się doścignąć nikogo, nie ma sensu. Rozrachunki zostawmy młodym historykom, te ogólne rozrachunki. Oni to zrobią naprawdę znakomicie. Są to ludzie wiarygodni, tak jak Rafał Wnuk, który tutaj mówił, czy właśnie jak Grzegorz Motyka, czy jak pani Siemaszko, prawda? Są to ludzie ogromnej wiarygodności, którzy nigdy nie badali historii ani dla poklasku, ani dla przypodobania się klienteli politycznej, bo oczywiście jest kategoria historyków, prezentystów, którzy piszą historię taką, jak pan sobie życzy. Jak pan sobie życzy, żeby było tak, to jest tak. Jak pan sobie życzy tak, to jest inaczej. Ale oprócz tego, jak powiadam, jest ta Polska Obywatelska. Ona jest silna. Muszę państwu powiedzieć, że bywam w różnych środowiskach. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie znalazłbym 5-6 ludzi, którzy po prostu z wewnętrznego obowiązku, z wewnętrznego poczucia walczą o ten polski obraz historii. Czasem on jest być może nieco naiwny, czasem jest być może przeromantyzowany, ale jest szalenie potrzebny. Chciałbym, żeby mój syn uczył się właśnie na prawdziwych bohaterach, na tych powstańcach. Znowu sięgnę do tego, co Wojtuś Załęski wygrzebywał tutaj w lokalnych opowieściach. To są piękne historie i one są w stanie budować psychicznie tego nowego, młodego polskiego obywatela. Jeronim Rybułowicz.
Mając na uwadze miłość naszych elit politycznych do Ukrainy, chciałbym zapytać pana reżysera, czy spotkał się z negatywnym odczuciem i z nienawiścią, bo jednak wkłada pan kij w mrowisko, ruszając ten temat. To bardzo, pan jest bardzo niewygodny dla tych elit z Warszawy. Powiem panu tak, środowiska ukraińskie, ja myślę o tej Ukrainie, która jest dzisiaj. To jest ta babcia Szura. Babcia Szura codziennie przechodziła przez głęboki strumień, przynosiła nam na plecach kartoszku, jak to mówiła, przynosiła nam zbierane po drodze grzyby. Ona czuła, że jej naród ma wobec Polaków jakieś długi. Próbowała tak, jak umiała nam te długi spłacić. Wynajdowała informacje, prowadziła nas po tych lasach, poświęciła nam i poświęca ciągle mnóstwo czasu. Żyje biednie w takiej zapadającej się chatynce. Są oczywiście tacy gracze polityczni lokalni, którzy powiadają, to nie nasza sprawa, dajmy temu spokój, to było dawno. Oczywiście umykają od problemu. Władza ta ich na ich poziomie, powiedzmy gubernatorskim, jest taka, że mówią tak, tak, każdego dnia przywieziemy wam beczkowóz wody, a pracowaliśmy w szczerej pustyni, co tam widać. Nie widzieliśmy tego beczkowozu nigdy. Zasada jest taka, oficjalnie tak, po cichutku nie. Tak, nie. No tak to po prostu działa. Niemniej jednak jest jakieś głębokie poczucie winy. Wyobraźcie sobie państwo, kiedy ktoś spada z dachu, kiedy ktoś łamie nogę, wtedy tam słychać takie cichutkie, to klątwa Polaków. To klątwa tych Polaków niepogrzebanych, niepokropionych, niezadbanych tak, jak o zmarłych dbać się powinno. A jeżeli chodzi o nasze środowiska polityczne, to są... My jesteśmy poza tymi grami. Jesteśmy po to, żeby pojechać tam, odnaleźć te miejsca i tyle zrobić potrafimy. Natomiast włączyć się w te wysokie gry polityczne nie jesteśmy w stanie. Jesteśmy reporterami. Reporter generalnie może albo o zjawiskach opowiadać, albo je aktywnie kreować. Tam na wschodzie staramy się je aktywnie kreować, a przynosząc obraz stamtąd, po prostu staramy się wychowywać tych, którzy przychodzą oglądać nasze filmy. I tutaj jest to chyba jedyny patent na to działanie. Panie Sikorski, czy jest pan świadom, że tym filmem oddaje pan hołd pomordowanym Polakom na wojnie? No tak, to jest, dla mnie to jest najważniejsza sprawa. Jeżeli nie mogę postawić im krzyża, to przynajmniej będę o nich krzyczał. Czy miewa pan w związku z kręceniem i tymi licznymi materiałami, czy miewa pan koszmary związane z... Tak, z tymi postaciami. Powiem panu tak, jeżeli dla mnie poszukiwania, te z wykrywaczem w dłoni, jak dla moich kolegów, są wielką radością, tu monetka, tam jakiś ślad ludzkiej działalności, tak te to są poszukiwania w milczeniu i takie z zaciśniętymi szczękami. To są zwykle 2 tygodnie, kiedy pracujemy na Ukrainie i wtedy daleko nam jest od tej radości poszukiwawczej. Jest to po prostu dramat, w który się jakby milcząco wbudowujemy, no i staramy się coś zrobić, żeby to wydobyć spod ziemi. Czy uważa pan, że te zbrodnie wołyńskie powinny być uznane za ludobójstwo? To oczywiście, to było najczystszej wody ludobójstwo. To, że w parlamencie spierają się, czy była to zbrodnia wojenna z cechami ludobójstwa, jest po prostu śmieszne. Ludobójstwo jest wtedy, kiedy całą grupę etniczną, czytaj Polaków, wycina się jednego dnia. 11 lipca 1943 roku wybija się 96 wsi, a potem etapami kolejne i kolejne. Jest to najczystszej wody ludobójstwo. To jest to, co mamy w Kosowie, to, co mamy na terenach dawnej Jugosławii. Tutaj nie potrzeba ani prawnika, ani mędrca, żeby powiedzieć, tak, to jest ludobójstwo. To powinno stanąć przed międzynarodowymi trybunałami. Ale znowu pojawia się polityk i mówi tak, to niedobra pora. Tylko, że w tej sprawie zawsze pojawiał się od niepamiętnych czasów, od 1944 roku pojawiał się polityk, był to niedobra pora. Teraz Ukraińcy są braćmi, są z nami w jednym obozie socjalistycznym. Potem się okazało, jak się rozsypał Związek Radziecki, dajmy Ukraińcom zbudować niepodległe państwo, nie drażnijmy, nie świećmy im w oczy tymi sprawami. Teraz oni toczą swoją wojnę, no i znowu słyszę, dajmy spokój, to nie jest dobra pora. Pytam, kiedy będzie dobra pora dla umarłych? Gdyby dzisiaj zamierzał pan jeszcze raz ten film nakręcić, czy coś inaczej by spojrzał pan na ten temat? Nie, kiedy się przystępuje do filmu, ma się spojrzenie ugruntowane. To jest niemy dramat, to jest dramat nierozliczony, to jest dramat osierocony. Kiedy mijamy
przejście graniczne, jedziemy na tamtą stronę, na nas właśnie spada jakaś taka mroczna cisza. To jak zwykle w samochodzie reporterskim jest wesoło. No jak to w pracującej razem ekipie, tak kiedy przekraczamy Bóg, tam na nas, powiadam, spada coś takiego, taki ciężki, mroczny całun. Nie zrobiłbym niczego inaczej. Po prostu zrobiłbym następny film i będę robił każdy następny film. Nie wiem tylko, jak daleko będzie można z tymi filmami dotrzeć. Problem polega na tym, że zawsze pojawia się ktoś, który powiada, to nie jest dobra pora na takie filmy. Podejmując się tak trudnego zadania, nie bał się pan, że może to pana przerosnąć? Właśnie strach nie jest moją cechą osobistą. Uważam, że właściwie reporter trochę tak jak żołnierz, czasem staje na pierwszej linii, czasem jest bliżej kuchni, ale generalnie lęku we mnie nie ma. Bożena Korfińska, Klub Gazety Polskiej. Panie Adamie, czy kiedykolwiek będąc tam spotkał się pan z człowiekiem albo z kontaktem, który przyznałby się, tak, to ja, albo tak, wiem, tak, moja rodzina. Kręcę głową od razu, ponieważ to jest niestety w tych tamtych naturach wschodnich, milczeć, jeszcze raz milczeć. Nie zdarzyło się, żeby nikt uderzył się w piersi, to co zdarzyło się na przykład Niemcom, prawda, którzy potrafili przyjechać na miejsce swych dawnych zbrodni, płakać, przepraszać ludzi. Oczywiście tych zabitych nie da się przeprosić, ale sam tej strony nie usłyszałem nigdy, tak to moja wina. Nie mają poczucia winy. Chcę coś bardzo ciężkiego dla mnie powiedzieć. W tym roku Kluby Gazety Polskiej uhonorowały Ukraińców z Majdanu. Ja siedziałam w ich towarzystwie. To byli młodzi ludzie, ludzie w mundurach. I pytałam ich, w dwóch słowach pytałam o historię. Żadnej reakcji. A ci ludzie zostali uhonorowani przez Gazetę Polską. Wstyd mi za to. Bardzo mi za to wstyd. Bo ja ich traktuję tak samo, jak powinni być traktowani zwykli dziedzice zbrodni, potomkowie zbrodniarzy. Dziękuję. Ja powiem państwu taką historię. Otóż tego w filmie nie ma. Tego w filmie nie ma, ponieważ zdarzyło się to jakby poza kamerą i poza kadrem. Kiedy skończyły się wykopaliska na Trupim Polu, kiedy te kości, ponad 250 dzieci, głównie dzieci i kobiet, spoczęły w czarnych workach, a my mieszkaliśmy na cmentarzu, bo gdzieś w Ostrówkach można mieszkać. Rozstawiliśmy namioty na skraju tych z lekka zarysowanych mogił. Wieczorem zajechało 5 samochodów. Piękne, eleganckie, zachodnie limuzyny, tak zwane SUV-y. Wysiedli eleganccy dżentelmeni, którzy przedstawili się, jesteśmy z partii Swoboda. Jednego z nich mogli się zobaczyć na Majdanie, na tej wielkiej estradzie, gdzie się jest słynnym politykiem, i powiedzieli, nie, my się z waszymi wyliczeniami nie zgadzamy. Wysypywać to wszystko. No więc ta biedna pani antropolog stanęła jak lew, powiedziała, nie pozwolę. No ale w końcu występowali z oficjalnymi glejtami, że oni mają być stroną ukraińską, która ewentualnie zaakceptuje ten wynik. Rozsypali te wszystkie kości i zaczęli liczyć. Zaczęli liczyć kości długie, pojawił się ich ekspert, powiada, kości długich jest za mało, aby to było te ponad 250 osób. No wtedy spokojnie pani antropolog tłumaczy, że kiedy rozkładają się kości dziecka, te kości długie znikają. Zostają tylko te znikome kosteczki jarzmowe, które są tutaj przy czaszce, reszta znika. Do nich to nie docierało. Powiedzieli, tak, to my to wszystko zabieramy do Lwowa, oddamy to w ręce ekspertów. I tu się zaczęła prawdziwa wojna, po prostu powiedzieliśmy, nie, te szczątki zostały, dlatego mógł się odbyć ten skromny pogrzeb. Idea była taka, żeby również po tej sprawie ślad zaginął. A z następnymi pozwoleniami nie wiem, jak będzie. W tym roku przymierzamy się znowu do poszukiwań miejsc, gdzie zostali pomordowani, tym razem przez Armię Czerwoną, nasi żołnierze z Korpusu Ochrony Pogranicza pod Sarnami, odcinek Tynne. To jest tam prawie 350 wystrzelanych naszych żołnierzy i oficerów. Sowieci nie mogli im wybaczyć, że fronty poszły, a Tynne i ten odcinek umocniony został jeszcze na 3 dni. Próbujemy tam w tym roku znowu pojechać. Czy się uda? Nie wiemy. Trwają pertraktacje w sprawie dokończenia poszukiwań w Ostrówkach, ale często jesteśmy, mówiąc krótko, wpuszczani w maliny. Pojawia się jakiś gość, mówi, tak, byłem
Z dziadkiem rozmawiałem, dziadek mówi, że to hen tam, pokazał nam pod lasem, kopiemy 3 dni, szukamy go, radarem oczywiście niczego nie ma. Także tam jest taka wola, żeby to wszystko zniknęło, wyparowało. Nasza wola jest zupełnie inna, będziemy tam wracać, jak nie my, to nasi następcy, to środowisko miłośników historii, poszukiwaczy, szperaczy, ono ma po prostu taką mocną wolę, żeby te rzeczy doprowadzić do końca. I się do końca być może doprowadzić nie uda, nawet na pewno się nie uda, natomiast możemy to wbudować w polską świadomość historyczną, że oni istnieją. To jest strasznie ważna sprawa. Można zabrać głos. Ja chciałem przede wszystkim bardzo panu podziękować zarówno za ten film, jak i za tworzone przez pana audycje telewizyjne. Natomiast co do tego, co tutaj zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, uważam, że właśnie najbardziej przerażające jest to, co było pokazane tylko przez jeden moment w filmie, a o czym pan mówił i tu obecni mówili, że nie są to sprawy przeszłości. Że w przeciwieństwie do Niemców, którzy rozliczyli się w jakimś sensie za swoje zbrodnie i w tej chwili w Niemczech nie wolno sławić Hitlera, nie wolno posługiwać się emblematami hitlerowskimi, to na Ukrainie w tej chwili jest właśnie zupełnie inaczej. I to jest najbardziej przerażające. To oczywiście nie jest wina narodu ukraińskiego jako całości i słusznie tu zostało to powiedziane. Ale obecne władze w Kijowie to są władze po części niestety faszystowskie. Partia Swoboda jest partią faszystowską. Ci ludzie, którzy maszerowali tam, pokazani byli w filmie, to są w gruncie rzeczy albo faszyści, można tak ich nazwać, albo też zwolennicy w takiej czy innej mierze faszyzmu. I dlaczego? Chciałbym tu powiedzieć, może to nie jest rola pana, czy też tych, którzy tam odkopywali, tworzyli ten film, bo to jest pewnego rodzaju zapis, prawda? To jest coś, co ma przemówić z racji samego swojego wizualnie, powiedzmy. Natomiast dlaczego w Polsce nie ma ludzi, którzy stanęliby zdecydowanie, którzy w momencie, kiedy prezydent Poroszenko, który przeprowadził akcję taką, że w tej chwili świętem narodowym na Ukrainie jest dzień utworzenia powstańczej armii ukraińskiej. Dlaczego prezydent Poroszenko przyjeżdża do Polski i nie stają mu naprzeciw tysiące ludzi z jajkami zgniłymi, z pomidorami? Dlaczego my mamy popierać to, że Amerykanie wysyłają jemu na pomoc to samochody pancerne? Komu pomagać? Faszyście? Czy ludziom takim jak właśnie on i inni, którzy jego otaczają? Precz z takimi ludźmi! Ani jednej złotówki reżimowi kijowskiemu, ukraińskiemu. Ani jednego słowa dobrego dla niego. Ja powiem tylko tyle, że Ukraińcy próbują znaleźć swoją tożsamość narodową. To nie jest wcale proste. Kiedyś próbowali szukać w kozaczyźnie, no ale ten mit kozacki jest taki bardzo niejasny, częściowo rosyjski, częściowo ukraiński. Potem próbowali szukać w różnych innych bohaterach, próbowali szukać w roku w wojnie galicyjskiej, w roku 19 i 20, też nie znaleźli tego mitu założycielskiego. Pojawiła się więc taka myśl, i to głównie myśl PR-owska, żeby posłużyć się mitem UPA, ale on też moim zdaniem długo nie przetrwa. W tej chwili mają prawdziwą wojnę, mają prawdziwe ofiary, mają prawdziwy narodowy dramat i być może na tym tle wyrośnie inna refleksja. Ja bym już dalej się w tej interpretacji nie posuwał. Po prostu chcemy tam wracać, chcemy z normalnymi Ukraińcami rozmawiać normalnie, z tymi, którzy traktują nas wrogo, będziemy rozmawiać wrogo, ale generalnie szukamy tam przyjaciół. Ukaże się w telewizji publicznej. Jeśli się ukaże, to kiedy? Znaczy, nie, czy można go zdobyć? Na razie to jest to tak zwany film festiwalowy. Film festiwalowy, żeby mógł brać udział w różnych konkursach, nie może być emitowany w telewizji, ponieważ wtedy traci ten walor premiery festiwalowej. W tym roku jeszcze nie, w następnym pewnie tak. Tak. Jak się... Mikrofon jaki by pan wziął do ręki, tam kolega ma mikrofon. Ja chciałem panu
jak gdyby ze swojej strony bardzo podziękować za ten film, gdyż jest bardzo poruszający i osobiście bardzo mnie dotknął, tak, oglądając te obrazy ekshumacji. I mam do pana takie pytanie, bo tutaj dużo się mówi o tym, że mamy złych polityków. Czy państwo mają w planach jakikolwiek pokaz tej projekcji w polskim Sejmie, nie wiem, w Parlamencie Europejskim? Jak gdyby tak poruszenie tego tematu. To jest jedno moje pytanie. I drugie pytanie. Chciałem pana zapytać o te działania, które państwo prowadzą. Czy państwo mają jakieś wsparcie, jeśli chodzi o te ekshumacje, których państwo tutaj prowadzili? Czy mają państwo wsparcie jakichś polskich instytucji? Rozumiem, tak. Tak, no oczywiście mamy wsparcie Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, która jest w tych sprawach życzliwa. Z tym, że to się dzieje tak, że ciśnienie zaczyna się od dołu. Leon Popek, ten główny bohater i ten wnuk tych, którzy zostali pomordowani w Ostrówkach, jedzie, puka do tych wysokich urzędów w Warszawie, które mają ogromne biało-czerwone szyldy i wyciska tam i pieniądze, i pomoc, bo bez tego na arenie międzynarodowej nie można by niczego zdziałać. Grupka poszukiwaczy nie pojedzie za granicę bez umowy międzypaństwowej glejtu. Tutaj Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa robi swoje i trzeba powiedzieć, że robi dobrze. Powstał tam w tej chwili pomnik, z którego notabene Ukraińcy zerwali orła drugiego dnia po postawieniu tego pomnika. Niemniej jednak ta instytucja pomaga nam niezwykle. Natomiast same poszukiwania oczywiście są naszym własnym udziałem. Poświęcamy urlopy, my, koledzy. To są spore grupy pasjonatów, takie, że tak powiem, pospolite ruszenie historyczne. Ja chciałem taką rzecz zauważyć, oglądając ten film, znając historię, będąc 2 lata w wojsku, przyjaźni polsko-radzieckiej i cała historia, ten szmat naszych ciężkich przemian. Czy to czasami w tej chwili, co się dzieje na Ukrainie, to nie jest tak zwana sprawiedliwość Boża, że niewinna krew woła o pomstę do nieba z zakopanej ziemi? Dziękuję. Nie, takiej sprawiedliwości może nie ma, żeby płacić za krew jednego pokolenia krwią drugiego pokolenia. To jest, zresztą to jest pytanie do teologa, a nie do reportera. Moim zdaniem nie ma to jedno z drugim niczego wspólnego. Po prostu tak się kręci historia. Jeśli mogę. Panie Adamie, dziękuję za pana programy. Dziękuję za to, w jaki sposób pan opowiada o historii. I zawsze, w każdym programie, i w tym filmie, i w pana wypowiedziach słychać szacunek i do bohaterów różnych tragicznych wydarzeń, ale także do tych narodowości, o których tutaj spora część sali bardzo nieprzychylnie myśli. Ja oglądałem chociażby program Było nie minęło, kiedy były odkopywane groby żydowskie pod Józefowem. Tak. I mi się to podoba, że pan traktuje historię Polski jako całość i dla każdej ofiary, jakiejkolwiek narodowości ma pan szacunek. I za to jestem panu wdzięczny i też apelowałbym do niektórych ludzi tutaj na sali, żeby jednak Boga nie mieszali w jakieś krwawe wydarzenia, bo każda wojna, jakby w każdej wojnie cywile giną. Ludzie często niewinni, jakiekolwiek nie byliby narodowości, to dla nich należy się właśnie szacunek. Tak jak dla tych pomordowanych Polaków na Wołyniu. Jeszcze ostatnie zdanie. Ja w październiku, nie boję się tego przyznać, zorganizowałem wymianę międzynarodową z młodzieżą z Wołynia. I mieliśmy też czas rozmawiać o polsko-ukraińskiej historii. I nie życzę im ani wojny w ich państwie. To jedna rzecz, a druga rzecz to są otwarci ludzie i właśnie od nas, dorosłych, od historyków, od mądrej edukacji zależy, czy właśnie w przyszłości będzie porozumienie i dialog pomiędzy nami, Polakami i Ukraińcami. Więc apeluję też do innych o dialog, więcej zrozumienia. Krzysztof Łazik, to pani na tym mikrofonie. Przepraszam.
Drodzy Państwo, ja też odpowiadając na Pańskie pytanie, bardzo wierzę w siłę dobra, siłę pozytywnego przykładu, siłę dialogu, ona jest bardzo skuteczna. Tamte pokolenia ukraińskie starsze zostały ulepione przez sowiecką matrycę propagandową. Nie oni są winni, tylko ta straszliwa obróbka. Myśmy też doświadczali tej obróbki, ale ja wracałem ze szkoły, wołał mnie mój tata i pytał, o czym uczyli w historii. Mówię, o tym, to posłuchaj, jak to było naprawdę. Oni nie mieli tego, posłuchaj, jak to było naprawdę. My mamy ciągle. Proszę, Krzysiu. Film wstrząsający, film bardzo ważny, szczerze gratuluję, naprawdę to świetna robota. Obrazy, które zapadają w pamięć, ale też o dziwo, ponieważ te obrazy właśnie na pamięć głównie zapadają. Ja mam w pamięci wasze opowieści, kiedy przyjeżdżaliście do naszej Puszczy Krzyńskiej kręcić kolejne programy, wracając z Ukrainy, pamiętam wasz wyraz twarzy, pamiętam słowa, minęło kilka lat, a to strasznie głęboko we mnie zapadło. Ja pamiętam niemal każde słowo, które opowiadaliście o tym, co tam widzieliście. Te przerażające opowieści o tych cieniach dzieci, o pani antropolog płaczącej nad tymi cieniami, czy było w filmie o narzędziu innym zlodzi, którego też nie było, czyli jakaś deska skręcona śrubą od podkładów kolejowych, którymi rozbijano głowy i tak dalej. No, to bardzo głęboko we mnie rzeczywiście zapadło i słowa też mają wielką moc, nie tylko obrazy. Ale chciałem zadać właśnie jeszcze pytanie dotyczące waszych opowieści odnośnie stosunku Ukraińców. Już ten temat troszkę poruszyłeś, ale pamiętam też te opowieści o wrogości władz ukraińskich, o tych próbach storpedowania prac, podrzucania jakichś niewypałów, jakieś tam też wasze podchody, żeby ukryć faktyczną ilość pochowanych tam, czyli zasypywanie części już odkopanej i tak dalej, a później przemycanie materiału filmowego, ale też te rzeczy wstrząsające, czyli stosunek duchowieństwa ukraińskiego podczas uroczystości pogrzebowych, to też pamiętam. Czy mógłbyś ten temat jeszcze wrócić? Wywołałeś mnie do tablicy, opowiem te dwie historie. Rzeczywiście było tak, że kiedy przyjechaliśmy na pierwsze poszukiwania z georadarem na teren wsi, nagle zjawiły się dwa samochody służby bezpieczeństwa i powiadają do mnie, gdzie jest granat. Rozłożyłem ręce, pokazuję, co wykrywaczem znalazłem, to, co po spalonej wiosce zostaje, trochę gwoździ, jakieś zawiasy, drobne druty, a oni uporczywie przez 2 godziny pytali, gdzie jest granat i gdzie jest granat. Okazało się, musieliśmy się zwinąć, zabraliśmy sprzęt, który przywieźliśmy do poszukiwań, wróciliśmy do Polski. Okazało się, że ich agent miał nam na te nasze poszukiwania podrzucić granat młodzieżowy, który rzekomo myśmy znaleźli. Z tym, że agent po prostu upił się, podrzucił ten granat zupełnie gdzie indziej, ponieważ druga polska grupa pracowała przy cmentarzu. No, tak to jest, że trzeba wiedzieć, jakim agentem się posługiwać. No, to jest rzeczywiście taka historia. A co do wrogości, oczywiście doświadczaliśmy tego. Tak, bywało tak, że próbowaliśmy jechać z obozu, nagle w poprzek drogi ktoś nocą ściął drzewa, prawda? Na szczęście dysponowaliśmy samochodem terenowym. No, było mnóstwo takich drobnych akcji, które pokazywały, że tak w istocie najlepiej jakby nas tam nie było, najlepiej jakby poszukiwań nie było, jakby tej sprawy nie było. Ale my jesteśmy uparci. Jak powiem, ogromnie wierzę w siłę pozytywnych działań, dobra i spokoju pewnego. My jesteśmy, nie nadajemy się do awantur, kłótni politycznych, do ścierania argumentów, ale my po prostu przywozimy obrazki. Te obrazki mówią same za siebie, one nie wymagają obrony. To naprawdę te ślady, te cienie, które zostały w tym piaszczystym gruncie Wołynia, one mówią znacznie więcej niż wszystkie polityczne krzyki. W tym roku jedziemy znowu. Będziemy się starali każdego roku przynajmniej jedną taką wyprawę zorganizować, ale gdyby próbować policzyć 2000 miejscowości, to trzeba by naszą ekipę rozmnożyć razy 100, może 150, żeby tą sprawę jako tako do końca doprowadzić. Ale muszę Państwu powiedzieć, że wcale to nie jest tylko kwestia tych dalekich wypraw. U nas na Zamojszczyźnie mamy historie bardzo podobne, które wywołują ciągle liczne napięcia, ciągle kontrowersje. Jedni mówią, dajcie spokój, inni mówią, dlaczego nic nie robicie. Naprawdę to jest niezwykle skomplikowana materia i nie da się tego załatwić jedną ekipą, w sumie amatorów, w sumie ochotników, którzy jadą dlatego, że czują taką potrzebę. Panie dyrektorze, chcą stworzyć przyszłość. I jeszcze mikrofon proszę wziąć, bo nie słyszę. Tam jest pan mikrofon. Józef Pietruczuk, przedsiębiorca, Kongres Nowej Prawicy. Ja mam taką kwestię do poruszenia. Państwo tutaj nie macie pieniędzy na realizację swoich zadań. Natomiast nasz prezydent 360 milionów darowizny dał na Ukrainę. Druga sprawa, 100 milionów euro pożyczki dla Ukrainy. Czy Państwo nie możecie udać się do naszej kancelarii prezydenta i zapytać się, czy tam są pieniądze, a dla was nie ma. Druga kwestia, należałoby chyba mocno podkreślić, że o tych sprawach należy uczyć w szkołach.
W szkołach się o tym nic nie mówi. Dziękuję. To jest oczywiście polityka. Ja panu powiem, jaka jest nasza deklaracja. Omijamy politykę wszelkiej maści z lewa i z prawa, omijamy ją z daleka. Czy prędzej, czy później polityka dla dziennikarza, reportera kończy się wprzęgnięciem do jakiegoś zaprzęgu. A naprawdę ręczę panu, że znajduje się sporo energii ludzkiej. Są spore możliwości, przecież ten film został sfinansowany przez instytucję SKOK-ów, prawda? To, co to w tej planszy czołowej widać. Są pieniądze, są ludzie, jest wola, ale do tego wszystkiego potrzebna jest rozmowa międzypaństwowa. I ani my nie załatwimy, ani pan, ani nikt z nas. Tam musi usiąść dwóch reprezentantów dwóch narodów i powiedzieć, załatwmy tą sprawę do końca. Nie na niby, nie byle jako, tylko załatwmy ją do końca. Otwórzmy granice dla ekip poszukiwawczych, zbudujmy zbiorcze cmentarze, zamknijmy ją raz na zawsze. To oczywiście prędko się nie zdarzy, ale to jest jakiś cel. Bo tutaj nawet nie chodzi o kwotę, nie chodzi o pieniądze. Chodzi o załatwienie sprawy na najwyższym szczeblu międzynarodowym. I oczywiście my nie pójdziemy z żadnych kancelarii, bo ja mam na ogół na nogach gumofilce i to zawłocone. Nie wpuszczą mnie na tak wysokie progi. To nie jest moja robota. To jest robota dla ludzi, którzy czują się porwani nurtem polityki. My jesteśmy zwiadowcami historii. Najlepiej czujemy się w błocie, w lesie i w konkretnym nurcie spraw. Ale chodzi mi przede wszystkim jeszcze o to, żeby w szkołach polskich uczono prawdziwej historii, a nie ją zatajano po prostu. No tak, ale to wie pan co, nauka historii jest osobną sprawą zupełnie. To jest, ja staram się uczyć swojego syna. Myślę, że każdy z państwa, mając dzieci, stara się prostować im ścieżki myślenia historycznego i to jest chyba jedyny patent. Ja, gdyby nie moja babcia świętej pamięci, nie mój tata, pewnie o historii nie wiedziałbym nic. Ale oni cierpliwie sadzali mnie na progu i mówili, posłuchaj, tak było. My też musimy sadzać dzieciaki, może już nie na progu, bo na progu nikt nie siada, i powiedzieć, tak było. Przepraszam, jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. Tutaj w naszej wspólnej rodzinie mamy przodków, których przecinano piłą, moja, twoja. O tym nikt nie wie. Tak dużo rzeczy jest takich strasznych, a po prostu uważam, że należałoby w historii tego po prostu uczyć. To powiem panu tak, jeżeli chodzi o historie rodzinne, każdy z nas musi tą historię próbować uchwycić, spisać. Proszę odpowiedzieć. Popatrzę, jest takie świetne urządzenie jak mała kamerka, która w tej chwili rejestruje wszystko. Dla pana jest dostępna, dla nas wszystkich jest dostępna. To trzeba robić, takie rodzinne archiwa, rodzinne zapisy. To nie zdarzy się tak, że reporter telewizyjny przyjedzie, bo ich w Polsce jest tam powiedzmy kilkuset, ale to nie wystarczy na tak ogromny naród. My sami musimy pisać historię własnych rodzin, historię miejscowości, ona potem sumuje się w historię narodową. Jeżeli mogę. Ja jestem z terenów nie tutaj, stąd. Ja jestem aż z Zielonej Góry, więc jest to zupełnie inny rejon Polski. I ja tylko chciałam powiedzieć, nie żałuję, że przyszłam, że zobaczyłam. Uważam, że oczywiście nie należy o tych zbrodniach absolutnie zapominać, ale bardzo mnie niepokoi, jeżeli słyszę, że taki film wywołuje jakiś taki gniew i to znaczy gniew, no to może zrozumiałe, ale jakieś takie słowa wręcz trochę nienawistne. My w Zielonej Górze w tej chwili robimy też bardzo dużo, jeżeli chodzi o młodzież. O młodzież. Tutaj taki jeden był głos właśnie też, że dla młodzieży się dużo robi, prawda? Żeby to, oczywiście ta sytuacja nigdy się nie powtórzyła. U nas są organizowane obozy i to są obozy polsko-niemiecko-ukraińskie. Bo wiemy, że te narody, no po prostu wiemy, jaką mamy trudną historię, prawda? I wydaje mi się, że w tej chwili właśnie powinniśmy bardzo mocno stawiać na tą taką współpracę tej młodzieży polskiej, ukraińskiej, niemieckiej i żeby już ta młodzież dalej szła w zgodzie, w przyjaźni. I tylko wtedy nigdy coś takiego się nie powtórzy. Tak, to bardzo mądre słowa, ja bym dodał tylko jedno, ale chrońmy ją przed fałszywymi prorokami. Niestety tam na Ukrainie tych fałszywych proroków politycznych jest mnóstwo. Tak, oni mają dostęp do młodego ucha, szepczą historię, proponują mundur, szmajsera do ręki, swastykę na klamrze od pasa i marsz wałami hetmańskimi we Lwowie. To prawda. Ja mam znajomych w dawnym Stanisławowie i w chwili, kiedy rozmawialiśmy o tych sprawach,
to tam po prostu w szkołach też uczą takiej zakłamanej historii, gdzie na przykład młodziutka dziewczyna mi mówi, że to nieprawda, bo to się przebierali, nie, to się Rosjanie przebierali, prawda? To ten także, że ta historia jest zakłamywana. Zresztą no nie ma nawet, to już nawet nie tak daleko sięgać. Wystarczy w Operze Lwowskiej być i wziąć tam folder o Operze Lwowskiej, prawda? Tak. I tam zobaczyć, jak są wypisane daty, kiedy Lwów był w czyich, prawda, czyj i ten, no to tam też są przecież takie... Znaczy Polak może tylko wzruszyć ramionami, tak. Bo co do Lwowa doskonale wiemy, tym bardziej, że moja rodzina z Lwowa, tak, tak. Ja nie mam wątpliwości, co to jest Opera Lwowska. Ale jeszcze chciałam powiedzieć jedno, bo tak mówimy o tych grobach, o tych cmentarzach, no oczywiście wspaniałe to wszystko, prawda, co tutaj było pokazane na filmie, ale ja na przykład nie bardzo mogę się pogodzić z tym, że na ziemiach zachodnich zostały wyniszczone cmentarze niemieckie. Ale ma pani absolutną rację. Jeździły całe ekipy kamieniarzy od nas, tak. Lubelskiego i przywozili nagrobki pisane gotykiem, potem szlifowali je i wędrowały do wtórnego obiegu. To był dramat, ale mam nadzieję, że on jest za nami. To był pewien etap nieświadomości historycznej, nawet tak, nie mówię tak. Świadomości, ale nieświadomości historycznej. To już się zmieniło. Muszę pani powiedzieć, że na przykład na Lubelszczyźnie cmentarze pierwszowojenne, pełne nazwisk niemieckich, ale i polskich, są szalenie dobrze opiekowane właśnie przez młodzież szkolną. Ta młodzież zrozumiała, że ta historia jest znacznie bardziej skomplikowana niż taki prosty podział zero-jedynkowy tu nasi, a tu wrogowie. Także myślę, że dojrzeliśmy. Wykonaliśmy parę kroków do przodu. Już w tej chwili martwy, dawny wróg już nie jest wrogiem. Zresztą w pierwszej wojnie tak było. W pierwszej wojnie pod Gorlicami są cudowne nekropolie budowane przez galicyjski zarząd cmentarzy, gdzie na froncie leżą Rosjanie, bo padli pierwsi w swoim okopie. Jednakowo zdobne są te nagrobki, jednakowo honorowani i wyraźnie napisano, że tam, na tamtej drugiej stronie, oni już wrogami nie są. Po prostu pogodziła ich ta śmierć. Dziękuję bardzo i chylę czoła przed wszystkimi młodymi nauczycielami historii. Zresztą nie tylko młodymi, tymi, którzy właśnie robią wszystko, żeby poprzez przyjaźń właśnie tych młodych ludzi teraz nigdy się to nie powtórzyło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, proszę Państwa? Momencik, bez mikrofonu niczego nie słyszymy. Szanowni Państwo, ja mam taką prośbę. Drogi Panie, naprawdę dajmy możliwość wypowiedzenia się wszystkim, którzy chcą i nie mówmy bez mikrofonu, bo się robi chaos. Dobrze? Za chwilkę do Pana jeszcze podejdę. Dzień dobry, Mirosław, bo już jestem rolnikiem. Jak Pan myśli, czy to jest w ogóle logiczne, jak tu moi przedmówcy wspomnieli, o dawaniu grubych milionów wspomagać Ukrainę, podczas gdy oni zamknęli nasze rynki na żywiec wieprzowy wraz z Rosją, zamknęli rynki na owoce. Czy nie było logiczne wspomóc im właśnie w towarze, co by rozwiązało też trochę i nasz problem z żywcem, jak i z owocami? Dziękuję. No powiem Panu, to jest polityka i zadawanie dziennikarzowi, reporterowi historycznemu takich pytań jest oczywiście wpędzanie go do narożnika. Mogę Panu odpowiedzieć prywatnie, że w sytuacji, w jakiej się znaleźli, oczywiście trzeba, gdyby Pan widział tych ludzi biednych, mieszkających w domach, w blokach, bez prądu, bez wody, bez gazu, sam pewnie Pan sięgnął do kieszeni i powiedział: macie, ja mam swoje ciepło w domu, ja mam swoje jedzenie. Ludzki odruch nakazuje pomóc i myślę, że to jest dobre spojrzenie na sprawę. Bez mikrofonu niczego nie słyszę. Można pomóc, nie dając żywej gotówki. Tak się przecina oś dyskusji. Panie Adamie, ja na koniec, trochę cieplej, zmienię zupełnie temat. Chodzi mi o ten temat, który słuchałem, nie wiem, czy to z tego roku, czy z zeszłego roku, dotyczący 5-6 czołgów, które wjechały do Wisły. W 1939 roku. Tak jest. Jak to wygląda? Bo to jest naprawdę polska wartość. A to tak wygląda mniej więcej, że Wisłę przesunięto walioracjami i w tej chwili jednostran poszukiwania szalenie skomplikowany.
My tego tematu nie odpuszczamy. Przeszukaliśmy już ładnych kilkanaście hektarów tamtego terenu, bo niewątpliwie ta relacja, która pokazuje, że po skończeniu możliwości bojowych na zachodnim brzegu Wisły, na wysokości Świerża mniej więcej, one przejeżdżają przez Brud, wjeżdżają na tak zwaną Krowią Wyspę, potem po drugiej stronie, gdzie jest nurt Wisły głęboki, miał czekać prom, ale nerwowi saperzy prom odcięli. I wtedy dowódca kompanii czołów rozkazuje zepchnąć te maszyny. Niewątpliwie one w nurt Wisły trafiły. I będziemy szukać, dopóki nie znajdziemy. To jest sprawa skomplikowana. Te miejsca, któreśmy początkowo namierzyły, okazały się zawierać tak. Dwa samochody, jedną barkę. Taka jest Wisła. Wisła była przez lata wielkim śmietnikiem, a przy tym melioranci co jakiś czas, ci, którzy regulowali ten bieg rzeki, przesuwali ją kilkaset metrów w jedno, to w drugą stronę. A poza tym ona ma swoją buntowniczą naturę, potrafiła sobie parę kilometrów zabrać, parę kilometrów oddać i dzisiaj to jest skomplikowana ścieżka, ale w poszukiwania jest tak. Oczywiście można nie znaleźć, ale nie wolno nie szukać. Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden tutaj pan. Proszę bardzo. Pytanie, dobrze? Dzień dobry, nie wiem ile jestem prawdy, tak jak oddziały UPA, bardzo znane. Jeszcze były bodajże nie wiem ile w tym prawdy oddziały Enej. Tak mi się kiedyś coś otarło uszy, które w podobny sposób działało jak UPA. Wie pan, co, tych szczegółów nie znam aż tak głęboko. Jeżeli chodzi o UPA, tą historię przebadano, opisano, znana jest praktycznie historia wszystkich czołg, sotni, natomiast tej historii, którą pan przywołuje, nie znam. No i zespół Enej jest. Dziękuję. Szanowni Państwo, czas zakończyć nasze spotkanie. Dziękuję reżyserowi filmu, panu Adamowi Sikorskiemu za przybycie. To ja Państwu dziękuję, że mieliście tyle cierpliwości, że poświęciliście popołudnie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie też tutaj do nas. I tak naprawdę, proszę Państwa, nie ma takiej racji stanu, a na pewno nie jest to polska racja stanu, która by nakazywała zapominać o swoich obywatelach. Wszystkiego dobrego życzę. Proszę Państwa, jeszcze króciutka uwaga na koniec, znaczy właściwie ogłoszenie. To Pan tutaj powie, proszę. Chciałbym Państwa zaprosić 11 kwietnia. O godzinie 17 będzie tutaj prowadził wykład Pan Wojciech Sumliński, redaktor śledczy. Będzie miał bardzo dużo ciekawych informacji do przekazania. Dziękuję bardzo. Ta pierwsza wojna galicyjska była prowokacją austriacką. Oczywiście, że lwowski garnizon rozpędzono, wypędzono oficerów Polaków na front, Ukraińców pozostawiono. To jest jasne i opisane. Panie Sikorski, dziękuję. 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 Dziękuję.